O tym, jak Waleria sadziła jajka. Pierwszy dzień kwietnia to mój ulubiony dzień. Starym knedelkowie można wtedy rozpocząć pracę w ogrodzie. Dlaczego? Tego chyba nie wie nikt. Jeżeli rozpocznie się je choćby dzień wcześniej, z nasionek nie wyrosną nowe roślinki, a sadzonki uschną. Nasionka zamknięte w papierowych torebkach budzą się, kiedy tylko zegar przestaje bić 12 razy, obwieszczając tym samym nowy dzień. Zaczynają piszczeć, podskakiwać, świstać i skrzytać. Hałasują tak bardzo, że już po kilku minutach całe miasteczko nie śpi. I dlatego 1 kwietnia wszyscy mieszkańcy Starego Knedelkowa ziewają. Jeden z takich dni szczególnie utkwił mi w pamięci. Wstałam wcześnie. Ziewając, poszłam do łazienki. Ziewając, jadłam śniadanie i ziewając, poczłapałam do drzwi, kiedy usłyszałam dźwięk dzwonka. Wiedziałam, że kiedy je otworzę, zobaczę Joasię w koszuli w kratkę z małą czerwoną łopatką w ręku. Nie myliłam się. Cześć, Cecylko, powiedziała moja przyjaciółka w koszuli, jakby nieco krótszej niż w zeszłym roku, i ziewnęła. Cześć, Joasiu, odpowiedziałam i dodałam, zasiejemy rzodkiewkę, marchew, pietruszkę, buraki, kalarepę, posadzimy cebulkę i czosnek, a na końcu tradycyjnie będą... Tu przerwałam. Sadzone jajka, powiedziała Joasia i znowu ziewnęła. Sadzone jajka? Spytała Waleria, która właśnie pojawiła się przy drzwiach. Tak, sadzone jajka, odpowiedziałam. No, gąska uczy się przez całe życie, mruknęła Waleria. Sadzone jajka, pierwszy raz słyszę. Coś takiego, dziwiła się gąska i zniknęła, by już powrócić zaledwie po 3 sekundach. Sadzone jajka? Zapytała po raz drugi tego poranka i ziewnęła. Nie poczekała jednak na odpowiedź. Zniknęła po raz drugi. Tak, sadzone jajka z odrobiną szczypiorku, dodałam, bo przecież znałam odpowiedź na pytanie, które zadała mi gąska. A jeśli zna się odpowiedź, to przecież trzeba jej udzielić. Joasia w tym czasie zdrzemnęła się na stojąco. I chyba była to najkrótsza drzemka na świecie. Delikatnie połaskotałam przyjaciółkę w nos i powiedziałam: Joasiu, pora na śniadanko. Tak, szepnęła tylko Joasia i poczłapała za mną do kuchni. Po krótkim posiłku, który składał się z morelowego jogurtu i kukurydzianych płatków, ruszyłyśmy do ogródka. Na murku, gdzie stało już kilka doniczek z żółtymi tulipanami, postawiłyśmy kilkanaście małych doniczek i 3 duże. Najpierw do wszystkich wsypałyśmy ziemię. Potem w ziemi w dużej donicy zrobiłyśmy dołki i posadziłyśmy tam cebulę oraz czosnek. Następnie zrobiłyśmy rowki w ziemi w mniejszych doniczkach i wsypałyśmy tam malutkie nasiona różnych warzyw. Na końcu bardzo delikatnie podlałyśmy wodą z konewki nasz doniczkowy ogródek. Tak, aby nasionka nie wypłynęły. Potem usiadłyśmy na murku, zamknęłyśmy oczy i już nie ziewałyśmy, bo zasnęłyśmy. Obudziłyśmy się po dopiero 33 minutach. Wtedy okazało się, że miałyśmy identyczny sen. Śnił nam się jesienny ogród, w który rosną wielkie pękate dynie, czerwone pomidory, smukłe marchewki, rozpychające się na grządkach ogórki, cukinie, z których można przygotować pyszny zielony koktajl, i tysiące cyni, astrów i margaretek, nad którymi latają setki kolorowych motyli. Pora na drugie śniadanie, powiedziałam do Joasi po chwili i przeciągnęłam się. Moja przyjaciółka zrobiła to samo. Przeciągnęła się i słusznie zauważyła, że najpierw musimy umyć ręce. Po kilku minutach z czystymi rękami weszłyśmy do kuchni. Joasia wyjęła z chlebaka bułki, a ja podeszłam do koszyka stojącego obok kredensu, aby wziąć kilka jaj. Koszyk był jednak pusty.
Nie ma jaj. Nie wiem, co się z nimi stało. Rano jeszcze tu były. Powiedziałam do przyjaciółki i krzyknęłam do Walerii, która właśnie wchodziła na werandę. Walerio, nie wiesz, co się stało z naszymi jajkami? Wiem, odpowiedziała natychmiast. Posadziłam je. Zrobiłaś sadzone jajka? Zapytałam. Nie, posadziłam je w doniczkach w ogrodzie za domem. Przepis na jajka sadzone, czyli gorące kanapki. 3 okrągłe bułki, łyżkę masła, 3 jajka, sól, pieprz, łyżkę oliwy oraz folię aluminiową, blaszkę do pieczenia przygotuj, kubek, nóż, drewnianą łopatkę, deskę do krojenia, patelnię, łyżkę. Wytnij w każdej bułce otwór, używając noża i kubka. Środki posmaruj masłem i posyp solą. Ułóż bułki na blaszce wyłożonej folią aluminiową i włóż na kilka minut do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Następnie umyj starannie jajka pod bieżącą wodą. Wlej na patelnię olej. Kiedy się rozgrzeje, wlej ostrożnie na patelnię jajka i usmaż je z jednej strony. Drewnianą łopatką przełóż usmażone jajka na deskę i wytnij z nich kubkiem kółka. Wyjmij blaszkę z piekarnika. Do każdej bułkowej dziurki włóż jajko. Posyp każde z nich solą i odrobiną pieprzu. Jeśli chcesz, możesz posypać jajka posiekanym szczypiorkiem. Gąska Waleria powiedziała: od dziś będę sadzić tylko kwiatki.